Widział pan jakieś żubry? Jest to jakieś efektowne. Z 6 żuberków. Pewnie tylko kilka ujęć się zrobi, bo już jesteśmy tutaj. No jedyna nadzieja chyba, że słońce wzejdzie i jakiś klimat się zmieni. Chociaż mgły raczej się już nie podniosą. Jeden żub. Co? W krzakach. Aś cicho. Też w krzakach. Woda? Nie tylko my poniedziałki mamy wolne, dodatkowa para fotografów się pojawiła po przeciwnej stronie, ale nie będą mieli słoneczka, będą ze słoneczkiem robić. Fotografowanie żubrów jest dość nudne, gdyż one stoją w miejscu, nic nie robią, tylko się łypią na ciebie. Czasami się ruszą i właśnie to zrobiły tuż przed wschodem słońca, przed wyjściem słońca ze drzew. Muszę zmienić pozycję, jak one, by mieć je centralnie na słoneczku, o tutaj. Gonimy za światłem. Dobra, nie bądźmy tacy leniwi, zejdźmy w dół. Początkowo nawet nie chciało mi się zbytnio aparatu wyciągać, ale jak wyszło słoneczko, to wszystko się zmieniło. Nawet ruszyliśmy razem ze szubrami. To miało sens? Co? Miało sens chodzenie tam, jak tutaj mieliśmy normalne zejście? Co, jedziemy dalej? Weź ten... Podjedź. Podjedź tutaj, a ja tam jeszcze podejdę kawałek. Wygodny. Akurat w przypadku żubrów jest tak, że ile razy się nie wybierzemy na nie, to zawsze są. No, po prostu chyba mamy takie szczęście, albo po prostu one naprawdę są to wizytówką Podlasia i po prostu są.
fajne ujęcie dzika na tle żubrów, zrobię mu zdjęcie. Co mówi? Tu stajemy, czy wjeżdżamy dalej tam do lasu, żeby już nie... A ty co, dalej idziesz? Nie. O kurde, na środku jest. No zupełnie przez przypadek miałem przez chwilę niesamowity klimat. Akurat udało mi się tylko zdjęcie zrobić, byłem trochę za późno, ale chciałem się cofnąć, szukać następnej drogi. Ale patrzę, że dziko coś tam fotografuje. Zakładam, że nie ludzi, a żubry, więc pewnie zaraz tutaj przejdą. No klimat się zrobił niesamowity, światło jest piękne. Tutaj jeszcze przez te drzewa, jak się przybije, mam nadzieję, że uda się złapać żubra gdzieś pomiędzy drzewami, ponieważ na polu to jest taki standardzik i już to jest po prostu nudne. Niestety wtopa, wszystkie poszły dalej, dzicho po prostu robi od tylca. No ale ty chodź, a nie robisz, bo ja tutaj stoję, czekam, nic nie robię. No dobra, dobra, no, no, to ja tu zamykam i też podejdę. Chyba to ujęcie będzie na przyszły rok do zrobienia. No stoi i robi, a ja muszę czekać przy drodze. Ale i tak myślę, że dwa ujęcia mam wypasione, nie ma takich. No i gdzie one są? No poszły tam do lasu, tam za tym tym. To co ty filmujesz? Żubry. No też nie ma ich. No tu już za daleko, żeby je łapać. Nie, no to za daleko. Mimo, że założyliśmy, że już zdjęcia skończyliśmy, sprzęt był ciągle w pogotowiu. No i się opłaciło w ostatniej chwili. Tuż przed samochodem wyszły, pokazały się. Mała grupka. No zobaczymy, szukamy ich dalej. Uciekły nam sprzed fajnego kadru. Mieliśmy zaplanowany kadr na drodze, miały wyjść. No ale spłoszyły się niestety. No i teraz podążamy za nimi. Ale właśnie straciłem chyba je z oczu. Ale to może przez to, że ciągle gadam do tej kamery. Widzichu, jesteś zdania, że mamy farta co do żubrów? Za każdym razem. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca i chyba teraz na żubry przyjdzie dopiero pora. Zimą w krynkach. Do zobaczenia.